Zazwyczaj jak myślimy o badaniach nad ekologią i ewolucją, to wyobrażamy sobie tereny naturalne i rzeczywiście tak klasycznie badania w Wiedźmie wyglądały. Ewentualnie coś z tego środowiska naturalnego sprowadzało się do laboratorium i tam badało bądź eksperymentowało. Tutaj widzimy Wightham Woods, który jest zlokalizowany w Wielkiej Brytanii. Jest to las, w którym założono pierwszy długoterminowy monitoring ptaków. Bada się je tam od prawie teraz 80 lat. Żartobliwie się mówi o nim najlepiej przebadany las na Ziemi. No i właśnie gatunkiem, który badają w Wightham, jest sikora bogatka, o której dzisiaj będzie dużo. Badają też tam sikory mokre. No, ale nie cała planeta jest pokryta terenami naturalnymi. I sporo z nas jednak jest bardziej zaznajomionych z taką przestrzenią miejską, która kiedyś mogła wyglądać bardziej tak jak na drugim planie. Teraz coraz bardziej przypomina ten trzeci plan. I jak myślicie, ile mniej więcej jest terenów zurbanizowanych na Ziemi? Jakby ktoś miał strzelać. 3%? Pani Basiu, bardzo dobrze. W zależności od definicji, to jest od połowy do 3%. Te 3% to są administracyjnie miasta. Jeżeli spojrzymy na zabudowanie, to będzie to 0,65, jeżeli na same powierzchnie nieprzepuszczalne, czyli takie zabetonowanie, to trochę poniżej 0,5%. No i mimo, że to jest tylko to 3%, to aktualnie ponad połowa z nas, 55%, żyje w miastach, a przewiduje się, że do 2050 roku będzie to około 70% ludzi. Więc no, populacja ludzka staje się coraz bardziej miejska. Tutaj widzimy, jak globalnie rosną populacje miejskie, a później jakie są przewidywania, jak to będzie wyglądać. Na globalnej północy praktycznie większość miast są już w tym momencie miasta, w których żyje ponad 50% populacji. I ten trend będzie dotyczył większej ilości państw. A jakbym miał was zapytać, czym się charakteryzują miasta tak w porównaniu do terenów naturalnych? Beton, dobrze. Co jeszcze? Asfalt. Brawo. Ludzie. Hałas, ludzie. Światło też. Światło. Resztki jedzenia. Super. Brudno. Brudno. Co to znaczy, że jest brudno? Duże zanieczyszczenie. Tak. No więc większość z tych rzeczy padła. W miastach mamy niespotykane nigdzie indziej zagęszczenia ludzi. Mamy też dużo tak zwanych powierzchni nieprzepuszczalnych, które nam tutaj wymieniał Igor. Beton, asfalt, cement. Więc to są powierzchnie, które nie przepuszczają wody, czyli zmieniają takie fizyczne środowisko. Mamy też śmieci, które, jak się przekonacie, są istotne dla zwierząt. Mamy też zanieczyszczenie światłem, które było wspominane. W mieście mamy cały czas dostęp do światła i to też na przykład może zaburzać migrację ptaków. Mamy duże zanieczyszczenia powietrza. W Warszawie nie jest to obcy temat, szczególnie w okresie zimowym. Ale w miastach też mamy inny klimat. Mówimy o tak zwanej miejskiej wyspie ciepła, czyli
Miejsce średnio 1 do 2 stopni Celsjusza cieplej niż w otaczających terenach, ale mamy też więcej opadów, a przez powierzchnię nieprzepuszczalna ta woda nie jest wchłaniana ludźmi. No i w takim razie po co badać biologię w miastach, jak to jest taka beznadziejna przestrzeń, zaśmiecona, zabetonowana. Możemy ją badać dla lepszego zrozumienia procesów ekologicznych i ewolucyjnych. Odkrycia z dziedziny przyczyniły się do zrozumienia, że w tak ekstremalnym środowisku ewolucja może zachodzić o wiele prędzej, niż się wcześniej spodziewano. Możemy prowadzić te badania dla nas, żeby też jesteśmy zwierzętami, które przez miliony lat ewoluowały w innym środowisku i stosunkowo niedawno znaleźliśmy się w takim otoczeniu. Zakładam, że część z was jest czasem zmęczona hałasem, światłem, smrodem, innymi ludźmi. I o tyle, ile możemy domyślać się, jak to na nas wpływa, to tak naprawdę nie wiemy, jakie są tego długofalowe skutki. Możemy też to badać dla szeroko pojętej natury, czyli innych organizmów, z którymi dzielimy tą przestrzeń. A znowu, bardziej egoistycznie, dla nas kontakt z naturą też jest dobry. Są badania pokazujące, że czas spędzony w naturze pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. No i wreszcie żyjemy w czasach bardzo intensywnych, globalnych zmian środowiskowych oraz zmian klimatycznych i badając miasta, w których już mamy ekstremalnie przekształcone środowisko, możemy prognozować, jak to wygląda na globalną skalę. Co się dzieje z organizmami, kiedy rośnie temperatura, co się z nimi dzieje, kiedy zanieczyszczamy środowisko, co się dzieje, kiedy fragmentujemy tereny. Więc to wszystko mogą być powody, dla których warto badać biologię w mieście. No i do takich wniosków jako społeczność naukowa doszliśmy stosunkowo niedawno, bo w latach 90. Tutaj widzicie grafikę, która pokazuje wzrost w publikacjach od lat 90. One bardzo intensywnie rosną i ta dziedzina rzeczywiście cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jakbym miał tak krótko podsumować, czym jest tak naprawdę ekologia i ewolucja miejska, to jest to badanie zależności pomiędzy środowiskiem miejskim, żyjącymi w nich organizmami, a także organizmami pomiędzy sobą, w tym ludźmi. I takim ważnym elementem, długo pomijanym, jest też kultura. I mówi się w dziedzinie o tym, że powinniśmy robić więcej interdyscyplinarnych badań, uwzględniać osoby zajmujące się naukami społecznymi, humanistycznymi, ponieważ ustroje polityczne, nie wiem, kultura jedzenia, czy to w domach, czy na ulicy, podejście do zwierząt, mogą kształtować to, jak to środowisko miejskie wygląda, a w efekcie, jak tak naprawdę te organizmy ewoluują. To, czy stosujemy pestycydy, jakie, czy prowadzimy deratyzację, czy nie, jakimi środowiskami, to wszystko na dłuższą metę będzie się odbijać na tych ekosystemach. I też. No i tutaj przechodzę już do bliskiej mi części, czyli właśnie Laboratorium Biologii Antropocenu. Profesor Marta Szulkin w 2016 zaczęła badania w Warszawie, żeby lepiej zrozumieć, jak takie środowiska miejskie wpływają na dziko żyjące kręgowce, a konkretnie właśnie sikory, bogatki i modraszki. Czemu akurat sikory? Tu jesteśmy na spotkaniu ornitologicznym, więc pomyślałem, że warto temu poświęcić jeden slajd. Tak jak wspominałem, są to dobrze przebadane gatunki, właśnie ten 80-letni projekt White skupiał się na tych dwóch gatunkach, więc mamy dużo punktów odniesienia
i dużo literatury, z której możemy korzystać i którą możemy się inspirować. W porównaniu do innych ptaków są stosunkowo odporne na stres, czyli możemy je odwiedzać, możemy je łapać, robić pomiary, pobierać krew. Inne gatunki, jak ktoś był na obozach ornitologicznych, to wie, że mogą to albo bardzo źle znieść, albo nawet nie przeżyć. Są pospolite zarówno w lasach i miastach, są tak zwanymi urban adapters, czyli no, dostosowują się do środowiska, w jakim są. Jest to dla nas ważne, ponieważ musimy mieć z czym porównać te populacje. Jeżeli chcielibyśmy badać bielika w miastach, ta próba nie byłaby bardzo duża. A w drugą stronę, jeżeli chcielibyśmy badać na przykład gołębie, to praktycznie nie ma ich teraz w środowisku naturalnym. Ostatnio dowiedziałem się, że właśnie na Wyspach Brytyjskich odkryto jedną populację, która najpewniej jest jeszcze dosyć zachowana genetycznie. No i co ważne, chętnie korzystają z budek. Ten projekt Wajtan miał być na początku robiony na ludzikach, ale miały, za przeproszeniem, gdzieś to, gdzie te budki, więc przerzucono się właśnie na sikory. I chciałbym tak wam krótko pokazać, jak wygląda sezon lęgowy u sikor. Ja to mogę. No dobrze, to może jednak nie. No wiecie, budują gniazda, składają jaja, wysiadują jaja, pisklęta się wyktuwają, armią te pisklęta wylatują. To wszystko trwa około 2 tygodnie na złożenie jaj, 2 tygodnie na złożenie. No tak, od złożenia pierwszego jaja to będę 7 tygodni, coś takiego. Do dorosłego? Znaczy nie dorosłego jeszcze, ale do ptaka, który wyleci. A start sezonu jest mniej więcej kiedy? A to zależy od czasu i miejsca, ponieważ we Francji zaczną pracę wcześniej niż my, około miesiąc, ale też to się zmieniło na przestrzeni lat. Jak właśnie zaczynano badania w Whiteham, to pierwsze jajo znajdowano w budkach około 1 maja, a teraz ze względu na zmiany klimatyczne to się przesunęło i pierwsze jajo pojawia się około 1 kwietnia, czyli podobnie tak jak u nas. Spodziewasz się, że w tym roku przez ciepłą zimę to też będzie jakoś przyspieszone? Tego się szczerze mówiąc obawiam, co oznacza niedługo bardzo intensywny czas. Chciałem wam też trochę przybliżyć metodologię naszego laboratorium. Takim dużym pytaniem w dziedzinie jest, czym tak naprawdę jest urbanizacja, no bo musimy wiedzieć, co mierzymy i jeszcze dużo osób stosuje taki podział, że to, co jest w granicach administracyjnych miasta, jest miastem, a to, co poza nim, jest naturą. Tyle, że jeżeli weźmiemy na przykład Las Bielański i porównamy go z Lasem Kampinoskim, to będą stosunkowo podobne. Tutaj mamy właśnie wykres pokazujący procent wybetonowania w promieniu 100 metrów od budki. No i teoretycznie Las Bielański jest w mieście, ale ma dokładnie takie samo wybetonowanie jak Kampinos. Natomiast wieś Palmiry, która znajduje się obok Kampinosu, ma już tego betonu zdecydowanie więcej. Dlatego to podejście, które my przyjęliśmy, to jest właśnie mierzenie procentu powierzchni nieprzepuszczalnych w miastach i tym sposobem określanie urbanizacji. I tutaj możecie zobaczyć, no, że działamy na bardzo zróżnicowanych terenach, od Kampinoskiego Parku Narodowego przez parki, laski miejskie do osiedli mieszkaniowych czy właśnie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego na Ochocie, na którym się teraz znajdujemy. I mamy w sumie 565 budek, które na wiosnę regularnie monitorujemy, żeby zobaczyć, co się w nich dzieje.
I tutaj jeszcze, żeby poprzeć do stwierdzenia o różnorodności miast, mamy trzy różne miejsca w Warszawie, różniące się też okresem wybudowania i zdjęcia satelitarne, z których możemy powiedzieć, jaka część powierzchni jest aktywna biologicznie. No i widać, że one drastycznie się różnią i też jeżeli pomyślimy o przemieszczaniu się tych zwierząt, to tutaj zdecydowanie łatwiej będzie prześlizgnąć się jakiemuś zwierzęciu, czy to ssakowi, czy ptakowi, czy jakiejkolwiek innej istocie. A tutaj jednak plan tego osiedla, to jest Wilanów, bardzo to utrudnia. Więc też z takiego biologicznego punktu widzenia przepływ genów może być inny. No i przejdźmy do takiej historii życia ptaków i co tam odkryliśmy. Taki widok w budkach w mieście nie jest rzadki. Dosyć często spotykamy się z materiałami antropogenicznymi. To mogą być polary, filtry od papierosów, jakieś wstążki, różnego rodzaju materiały antropogeniczne. Tego w lesie nie spotykamy. No i jedna z członkiń naszego zespołu zaczęła się zastanawiać, czemu zdecydowały się wybierać takie materiały i jak to może na nie wpływać. Tutaj widzimy, że wzrost materiałów antropogenicznych jest negatywnie skorelowany z sierścią zwierząt, więc dzikich zwierząt. Więc jeżeli taka hipoteza tutaj jest, że jeśli po prostu nie ma dostępnego tego naturalnego materiału, jakim przez wiele, wiele lat była sierść, no to one znajdują coś podobnego i tego używają w gniazdach. No ale to są dane korelacyjne, pokazują nam, że wraz ze wzrostem tych materiałów antropogenicznych w gniazdach, tutaj mamy procent od 0 do 20, spada sukces reprodukcyjny sikor modrych. U bogatych, co ciekawe, nie znaleźliśmy takiego trendu. Więc w momencie, kiedy mamy 8, nie mamy tych materiałów antropogenicznych, to będziemy mieli średnio 8 pism, które się wyklują z jaj. I wraz ze wzrostem tych materiałów antropogenicznych coraz mniej tych ptaków będzie się wyklować. I to samo dotyczy pism, które z tego gniazda wylecą, czyli przeżyją około 20 dni w mieście. To oczywiście nie musi być prosta relacja, może być związana z wieloma innymi czynnikami, ale no, to jest taki trend, który udało się znaleźć. Tutaj infografika właśnie pokazująca, że czym więcej było ludzi w otoczeniu budek i czym wyższa była ta urbanizacja, tym więcej śmieci znaleźliśmy w bliskim otoczeniu budki. I tym więcej tych śmieci było w gniazdach, i miało to negatywny efekt na reprodukcję modraszek, ale nie bogatych. No i tutaj chciałbym przejść do tego, jak wyglądają takie pisklęta miejskie. To wszystko są 15-dniowe pisklaki sikory bogatki, tylko że te wychowywały się na polu mokotowskim, a te w Kępinowskim Parku Narodowym. I jak widać, różnica jest znacząca dla osób, które no, interesują się wzrostem piór. Tutaj widać, że to skrzydło jest praktycznie całe jeszcze w pałkach. A tutaj już mamy gotowe, ładnie obierzone skrzydło. Tutaj to też dobrze widać. Więc skąd mogą być takie różnice, jak one wyglądają liczbowo, czy to tylko takie nasze wrażenia, jak wyjmujemy te pisklęta, czy rzeczywiście coś w tym jest.
No i moja współpromotorka Michaela Korsini przez 3 lata robiła badania, gdzie co 2 dni odwiedzała te pisklęta, ważyła je i sprawdzała, jak ten wzrost postępuje. I pomimo, że przy obu gatunkach ona zaczynała od takiej samej masy, to stosunkowo szybko to się rozjeżdżało. I te pisklęta miejskie no były widocznie lżejsze od tych z lasów naturalnych. No i ja ciągnąc ten wątek, pomyślałem sobie, że no nie ma szans, żeby ten ptak za 3 dni wyleciał z gniazda, a ten jak najbardziej mógłby to już zrobić. I zastosowałem takie podejście, gdzie zarówno w budce pod gniazdem, jak i pod budką zamontowałem czujniki temperatury i na podstawie różnicy temperatur monitorowałem, co się dzieje w gnieździe, czyli tak naprawdę, czy tam te pisklęta jeszcze są i żyją, czy nie. Czy żyją, to się przekonywałem się, jak przychodziłem do budki, żeby sprawdzić po tych 25 dniach, czy wyleciały. No i jakby rzeczywiście potwierdziło się, że ta różnica temperatur mówiła nam o tych wylotach. I na razie takie badania prowadziłem przez 3 lata, planuję jeszcze w tym roku zbierać dane na ten temat. Ale na próbie 105 lęgów widzimy dosyć jasny trend, w którym 50% powierzchni nieprzepuszczalnych przerzuca się na około 1,5 dnia dłużej spędzonego w gnieździe. To jest ciekawe dla mnie pod wieloma względami, bo świadczy o jakiejś takiej plastyczności rozwojowej pistląd, ale też wiąże się z większą inwestycją rodzicielską ptaków w miastach, co może przekładać się na ich sukces reprodukcyjny. Sikory często podchodzą do tak zwanych drugich bądź nawet trzecich lęgów, czyli w ciągu roku wyprowadzają więcej niż jedną gromadkę pisklątów z gniazda. Jeżeli muszą spędzić trochę więcej czasu na tej jednej, to może na tą drugą już nie będą miały tyle energii. Ale to wszystko są jak na razie domysły. No i skąd mogą się brać takie różnice? No, pierwsze co przychodzi do głowy to jest pokarm. Tutaj mamy takie jedno-dwudniowe pistlaki, a tutaj rodzica złapanego na kamerze, który przylatuje z gąsienicą. I gąsienica to jest główny pokarm, albo przynajmniej powinien być głównym pokarmem pisklą w czasie wzrostu. No ale wiemy, że mamy mniej tych powierzchni zielonych, mniej drzew, mniej roślin rodzimych, na których ta gąsienica mogłaby się rozwijać. Więc właśnie Michaela tutaj ponownie zamontowała kamery w gniazdach i sprawdzała, z czym te ptaki przylatują. Mamy tutaj gąsienice, jakieś stawonogi, tutaj jakieś pieczywo. Więc no, ten pokarm był w miarę zróżnicowany i na razie wstępnych wyników to bardzo długo się sprawdza, z czym one przylatują. Ale widzimy, że jest różnica między pokarmem dostarczanym w środowiskach naturalnych, a w środowiskach zurbanizowanych. Tutaj w tym środowisku naturalnym rzeczywiście większość tej diety stanowią gąsienice, ale w mieście zaczynają się pojawiać pokarmy antropogeniczne, trochę więcej pajęczaków, jakieś inne organizmy, też jest coraz więcej niewiadomych. Myślę, że to może być związane też z pokarmem antropogenicznym, który nie zawsze łatwo jest odszyfrować. Ale no, to, co te pisklęta jedzą, ma wpływ na to, jak się rozwijają i może mieć później na nie wpływ w życiu dorosłych. Ja za to chciałem sprawdzić, ile tak naprawdę tego naturalnego pokarmu mają w mieście. I robiliśmy to przy pomocy zbierania odchodów gąsienic, a później oddzielania ich pod mikroskopem. Dosyć długa i żmudna praca, ale tym sposobem uzyskaliśmy 2583 próbki i z nich na razie wstępnie wygenerowałem taki graf, który dosyć jasno pokazuje spadek tej masy odchodów wraz ze wzrostem powierzchni nieprzepuszczalnej.
I tutaj widzimy, że jak to podzielimy na konkretne tereny, to na tych terenach naturalnych będzie więcej tego pokarmu niż na tych terenach mocno zurbanizowanych. Tutaj widzimy koniec szczytu gąsienic, który istęta teoretycznie powinien się strzelić, żeby jak najlepiej urosnąć. Kolejny aspekt życia w mieście, o którym już wspominaliśmy, to są zanieczyszczenia. Tutaj Marion Szyknał prowadziła badania dotyczące zanieczyszczenia metalami ciężkimi w piórach dorosłych ptaków. W tym celu pobrali pióra od 82 bogatych 97 modraszek. To były tylko samce, ze względu na to, że chcieli mieć uśrednioną próbę, a samce mniej migrują niż samce. No i rzeczywiście okazało się, że to podejście miasto w obrzeżach administracyjnych i tereny pozamiejskie trochę nie ma sensu, ponieważ tereny miejskie pod względem tego zanieczyszczenia w piórach wyglądały tak samo jak albo bardzo podobnie do terenów pozamiejskich, jeśli było tam dużo zieleni. Natomiast to znaczne zanieczyszczenie obserwowaliśmy w przypadku osiedli mieszkaniowych czy kampusów. No i tutaj również było przeprowadzone drugie badanie, w którym pobierano pióra od pistoletów, po czym uśredniono te wyniki na legi i również zaobserwowano, że czym więcej tych zanieczyszczeń było w piórach, tym gorzej pistoleta sobie radziły, były mniejsze, a w efekcie mniej z nich dożywało wylotu z miasta. Takie teraz slajdy podsumowujące. To jest, z tego co pamiętam, 6 lat danych zebranych z naszych terenów, pokazujących, jak to wybetonowanie wpływa na poszczególne etapy reprodukcji sikor. Tutaj na obu gatunkach było zrobione, i na bogatce, i na modraszce. W przypadku około 50% zabetonowania terenu znajdowaliśmy o średnią połowę jaja mniej u obu gatunków. Co więcej, jeżeli już były te jaja, to jeszcze jedno mniej się wykluwało na etapie plucia. Jedno piskle u bogatych, 2 pisklęta u modraszek mniej przeżywały do dnia 15, a później znowu jedno bądź 2 pisklęta mniej przeżywały do wylotu. Więc tak naprawdę na każdym etapie tego procesu reprodukcyjnego tym sikorom miejskim było ciężej. Bo składały mniej jaj, z tych jaj wypluwało się mniej pistoletów, mniej dożywało tego dnia 15, a później jeszcze mniej wylotywało. No ale cały czas mamy te sikory w miastach, więc jakoś muszą tutaj przetrwać i tutaj rodzi się trochę pytania o ewolucję zwierząt. To był taki wysiłek międzynarodowy, w którym wzięto właśnie pomiary z wielu grup badawczych ptaków w mieście i wyszło, że te ptaki miejskie średnio są mniejsze, ale mają większą wariancję cech. Czyli tak jak ptaki w lesie mniej więcej wszystkie wyglądają tak samo i są w miarę duże, tak te miejskie mogą być małe, ale mogą być zdecydowanie większe, zdecydowanie mniejsze. Mamy większe zróżnicowanie. No ale to też może być, powiedzmy, cecha środowiska. Miały mało pokarmu w czasie wzrostu albo miały dużo, więc to niekoniecznie trzeba zwrócić na genetykę i to jest prawda. Ale były też przeprowadzone badania przez właśnie nasze laboratorium w ramach kilku większych miast w Warszawie, w Polsce, gdzie łapano sikory, pobierano od nich krew i później sprawdzano ich genetykę. No i największe różnice znaleziono w zależności od lokalizacji, co jest dosyć jasne, że w populacji po prostu daleko geograficznie były od siebie oddalone genetycznie. Ale drugim czynnikiem najważniejszym
przy genetyce tych sikor było właśnie zabetonowanie terenu. Co sugeruje, że mamy pewien trend genetyki miejskiej. I tak jak u sikor, no jeszcze trudno mówić o jakiejś specjacji, tak pojawiają się prace, które na przykład proponują to u kosów, żeby już oddzielić taką podgatunek miejski. To zresztą też zaobserwowaliśmy u gołębi. No, te gołębi miejskie zdecydowanie różnią się od tych pierwotnych dzikich i no nawet mają swoją nazwę właśnie. Jakbym miał podsumować ten wykład w jednym slajdzie, beton jest zazdrosna o wszystko, co żywa. Jeżeli zainteresował Was temat ekologii i ewolucji w mieście, to polecam dwie książki. Jedną popularną naukową, Ewolucja w mieście i dżungli, drugą akademicką, Urban Evolutionary Biology, dostępna w naszej bibliotece. I chciałem podziękować bardzo całemu zespołowi. Wiem, że tutaj na sali jest trochę osób, które prowadzi badania naukowe i tego się nigdy nie robi samemu. To jest bardzo duży wysiłek i zarówno członków laboratorium, jak i osób zatrudnionych na sezon terenowy i bez nich to wszystko nie byłoby możliwe. Tutaj szczególnie chciałem podziękować swoim promotorkom, profesor Marcia Szulkin i dr Michali Corsini, a także innym członkiniom labu, Zuzannie Jagiełło, Lenie Fus oraz współpracownikom przy jednym z projektów, profesorowi Andrew Gosslerowi i magister Klaudii Szali oraz naszym asystentom terenowym, którym jedną z nich mamy dzisiaj na sali. Fundusze na badania były pozyskiwane z Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A ponieważ mam platformę, to jeszcze taki mały trend o ptakach, a bardziej dobrostanie, czyli jak możemy wspierać ptaki. Takie trzy główne rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, to są bezpieczne dla ptaków szyby. Szyby są jednym z trzech głównych obok kodów przyczyn zmniejszania populacji ptaków. One się regularnie nie rozbijają, a także sezonowo w czasie migracji, ponieważ właśnie światła ściągają je do miasta i później się odprzestrzenia. Rozbijają, tak nie widzą szyb. Sylwetki drapieżników nie pomagają. Kropki w odległości średnio 500 cm. Tak, zachęcam do odwiedzenia strony Fundacji Szklane Pułapki. Starajmy się zapewniać tym ptakom przyjaźniejszą przestrzeń, czyli nie wykaszajmy trawników, jeżeli nie musimy. Dajmy tam rosnąć roślinom, ponieważ razem z nimi pojawią się tam inne organizmy. Podloty będą się miały gdzie kryć i co jeść. Jeżeli mamy kota, to trzymajmy go w domu, ponieważ koty sieją ogromne spustoszenie wśród ptaków, szczególnie właśnie na wiosnę, kiedy się dopiero uczą latać. A jeżeli znajdziecie kiedyś ptaka w potrzebie, to po pierwsze upewnijcie się, że naprawdę jest w potrzebie, a nie jest to podlot, który właśnie się uczy. Czyli zatrzymać, czy w okolicy są rodzice, czy nie jest uszkodzony i możemy obserwować. Chwilę, jeżeli no długo się żaden rodzic nie pojawi, to wtedy możemy interweniować. Ale często do ośrodków trafiają ptaki, które po prostu jeszcze się uczą, jak funkcjonować w świecie, jak my wszyscy. I zasada trzech cech. Jeżeli bierzemy ptaka, cicho, ciemno, ciepło. Oczywiście, jeżeli jest gorąco, to jeszcze nie dogrzewamy tego ptaka. Nie podajemy żadnych leków, nie podajemy pokarmu, nie podajemy wody, ponieważ nie wiemy, co się temu ptakowi stało i czy mu nie zaszkodzimy. Tutaj kilka organizacji, do których warto się zgłaszać, gruszętnik, tutaj szczególnie można z gołębiami, ale także innymi ptakami, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych z Warszawskim, Fundacja Albatros pod Warszawą. Oni się specjalizują szczególnie w krukowatych, a jeżeli chcielibyście więcej poczytać i się nauczyć trochę o tym, jak pomagać ptakom, to polecam podręcznik działania ptasiej straży. Dzięki wielkie. Coraz
w gorszym pewnym sensie pary, które przegrywają jakieś konkurencje o miejsce do gniazdowania, są spychane coraz bardziej do środka miasta, do zurbanizowanych. Te lęgi są za małe, żeby uzyskać stabilną populację, więc to jest cały czas jakby napływ do zewnątrz. Czy to jest tak, że jest gorszy sukces, ale i tak utrzymuje się miejska populacja sikorek, inna od tych kampinoskich albo lasów mieckich? To jest dobre pytanie. Monitoring migracji ptaków jest stosunkowo trudny, ponieważ założenie takiego odbiornika na ptaka bardzo go obciąża. Dodatkowo w mieście jest problem z sygnałem, ponieważ się odbija od wszystkiego. I tak naprawdę o migracji ptaków w samych miastach wiemy bardzo mało. Domyślamy się, że one mogą funkcjonować trochę jak takie wyspy, z których ptaki nie mają jak uciec, ponieważ jak mamy pole mokotowskie, tak się już tam dostaniesz, to dosyć trudno jest stamtąd uciec i często te same ptaki, które odnajdowaliśmy w zeszłym roku, znajdujemy w budce 50 metrów dalej. Ale nie powiedziałbym, że to jest taki lej ekologiczny, ponieważ gdyby tak było, to byśmy nie mieli sygnału genetycznego, że te ptaki są zbliżone i coś tam się genetycznie dzieje, bo do tego trzeba wielu pokoleń, które przetrwają. Czyli że nawet pomimo tego, że ten spadek, że dużo mniej jest tych wracających ptaków, to i tak to miasto umożliwia tak jakąś populację, może o innej liczebności, ale w porównaniu z innymi gatunkami to wyglądają te sikory całkiem tak w porządku dalej. Tak, ja w ogóle, no miasta są skrajnym przypadkiem, ale no, jeżeli już mamy tutaj tą przyrodę, to po prostu zachęcałbym do wspierania jej, no bo nie ma co załamywać tam, jedyne co możemy robić to działać. Teraz właśnie w ramach rewitalizacji pola Mokotowskiego, już kilka lat temu się z nami architekci skontaktowali. Michała pokazała im swoje badania o wzroście piskląt i dzięki temu mamy dzisiaj tam trochę mniej tych powierzchni nieprzepuszczalnych. Więc małe sukcesy i może będzie tym ptakom trochę lepiej. Ja mogę się zapytać teraz. Chciałem się dowiedzieć, czy... Proszę właśnie, żeby tutaj jeszcze raz czy zaobserwowaliście może taką prawidłowość, że w tych... No rozumiem, że w lesie badacie tylko pisklaki z budek. Tak. No, wyobrażam sobie, że tam w lesie są też jakieś naturalne dziuple. Tak. Czy może być tak, że na przykład te pary, które są jakoś tam, nie wiem, słabsze, albo czy jest jakaś konkurencja o naturalne dziuple, czy na przykład te budki są pod jakby może wybierane przez słabsze, tak? Był projekt robiony właśnie porównujący dziuple naturalne z budkami lęgowymi w Lesie Bielańskim. Mogę później pokazać wyniki. Tam to, co szczególnie nas zainteresowało, to są warunki klimatyczne w dziuplach versus budkach, bo okazuje się, że budki praktycznie w ogóle nie izolują, czy to od gorąca czy zimna, natomiast ta temperatura w dziuplach jest taka sama. Ale jeśli chodzi o drugą część tego pytania, czyli jak wygląda konkurencja o dziuple, to tutaj mogę tylko jakiejś takiej anegdotycznej odpowiedzi udzielić. Jest taki duży projekt ptasiarski na Gotlandii i tam praktycznie cała budka jest zastawiona, znaczy cała wyspa jest zastawiona budkami. Jeden z magistrantów chciał tam zrobić właśnie badanie porównujące ptaki z dziupli i z budek i okazało się, że ptaków w dziuplach nie ma, ponieważ wszystkie lęgną się w budkach. Hipoteza jest taka, że to może być taki przerysowany sygnał, że te budki wyglądają tak dobrze, że ptaki się tam chętnie lęgną, a tak naprawdę no, nie znają konsekwencji. Ktoś miał pytanie? Przybara, tak? To odpowiedź. Nie. Jeszcze mogę tylko dodać, że no, to jest taka debata, czy powinno się robić badania na budkach, czy na dziuplach naturalnych. Plus budek jest taki, że bardziej standaryzują próbę, ponieważ sikory też na przykład mogą dostosowywać wielkość swojego lęgu do wielkości dziupli. Więc jeżeli
mielibyśmy badać dziupla naturalne, poza tym, że jest to dodatkowy bardzo duży wysiłek, to jeszcze mielibyśmy dodatkową zmienność, bo ciężko byłoby kontrolować. Jakbyś mógł wrócić do tego slajdu, gdzie pokazywałeś liczbę wyklutych pistol w stosunku do procentu jakby zurbanizowania gniazda. Chyba nie jest to, czy to jest to? Wyklutych pistol. Okej, bo wcześniej jeszcze. No, dobra, to, ale to widzę, że podobnie. O właśnie, bo to jest class size jeszcze raz. Bo ja pamiętam, że był jeszcze wcześniej taki wykres, który pokazałeś, on był pokazany w liczbach. I się zaczyna zastanawiać, czy to wynikało od tego, że po prostu składają mniej jaj, a wykluwalność na przykład 100%, tak? Bo w przypadku, kiedy jest mniej jaj złożonych, to przy wykluwalności 100%, no to siłą rzeczy tych pism będzie mniej, czy one składają podobną liczbę jaj w środowisku naturalnym, w środowisku miejskim, tylko po prostu ta efektywność wykluwania jest mniejsza i mniej dokończy po prostu swój rozwój. Nie, to właśnie sprawa wygląda tak, że nie dość, że mniej tych jaj składają, tutaj właśnie o to pół jaja mniej, to jeszcze z tych lęków, które są mniejsze, jeszcze się wykluwa mniej pisma. I to w przypadku jednego i drugiego gatunku, tak? Tak. Jest, tak. Okay. I też mam drugie pytanie. W sumie odnośnie pokazywałeś tam, że jest większe zróżnicowanie cech w populacjach miejskich względem populacji tych, powiedzmy, leśnych. Tak. I tak mi się zastanawia, bo może się mylę, w sensie, że czy mamy bardziej jakby jednolite środowisko, to ta rozbieżność tych cech powinna być mniejsza teoretycznie, no, tak? Tak. I miejskie wydawało mi się, że jednak w stosunku do tych środowiska naturalnego jest jakby w pewien sposób bardziej stabilne dla zwierząt, bo mamy stały dostęp pokarmu, mamy mniejszą presję drapieżniczą, a jednak się okazuje, że nie. I czy to na przykład wynika poprzez te wyspy, czyli dużo większe jakby zróżnicowanie tych nisz, zajmowania tych nisz w środowisku miejskim przez konkretne populacje, czyli jakby się tworzył takie populacje, jak mówiłeś, te wyspy. I to zróżnicowanie wynika właśnie z tego, że jak pokładamy populację miejską, to po prostu mamy bardzo różne te obszary środowiskowe względem na przykład populacji leśnej, czy po prostu w obrębie takich wysp jest takie duże zróżnicowanie? To jest dobre i ciekawe pytanie. Tak jak na początku mówiłeś o zróżnicowaniu tego środowiska, no to z mojej perspektywy, ale ja właśnie zacząłem swoją przygodę od biologii miejskiej, miasta są jednak zdecydowanie bardziej zróżnicowanym środowiskiem niż lasy, ponieważ ono też może się bardzo intensywnie zmieniać. Jak zaczynaliśmy nasz projekt, to mieliśmy jeszcze dwie budki na środku kampusu, ponieważ był tam zagajnik, ten zielony, a teraz stoi tam wydział psychologii. I też, no nie wiem, tak sobie czasem myślę o samochodach, że to w środowisku naturalnym można by porównać do jakiegoś takiego ogromnego głazu i jak w lesie rano będzie ten głaz, to jest duża szansa, że wieczorem też będzie, a jak rano gdzieś stoi samochód, to nie znaczy, że tam będzie za pół godziny nawet. Więc ta taka, mam wrażenie, elastyczność w środowisku jest dobra w mieście, bo to jest coś, co ci sprzyja. I moja hipoteza byłaby też taka, że ta zmienność wynika po prostu z dużej zmienności środowiska, ale no do tego trzeba by wielu badań, żeby to potwierdzić. No, zresztą gatunki, które znajdujemy w miastach, to są gatunki, które nie są specjalistami, są generalistami zazwyczaj, nie? Szczury, karaluchy, gołębie. No właśnie. Generalnie zwierzęta, które mogą się dostosowywać do sytuacji. Kontynuując tę śmiertelność, bo też ciekawe, że właśnie tutaj na razie z tym rozwojem szkoły, to jest zadanie potrzebne do badania, ale czy też macie albo już były badania dookoła tej śmiertelności po wylocie? Czy to jest tak, że właśnie w tym miejscu jest mniejsza presja drapieżnicza w porównaniu z tym środowiskiem leśnym, czy nie ma jeszcze takich badań, bo trudniej to, no właśnie, no ale już takich wyleconych. Czy coś wiadomo o tym, czy nie? Ja nie wiem o badaniach, które by o tym mówiły, bo tak jak powiedziałeś, to jest bardzo trudne do zbadania. Dzisiaj właśnie dostałem wiadomość o sprzątaniu budek w Campinosie, gdzie w wielu budkach zostały znalezione resztki ptaków, po prostu zostały pożarte. No i z
tych lat działania w terenie mam wrażenie, że ta presja drapieżnicza na terenach naturalnych jest większa, ale na polu mokotowskim regularnie tam dzięcioły zaglądają do budek i wyciągają pisklęta. Też, tak jak mówiłem o tym aspekcie kulturowym, jeżeli będziemy mieli społeczności, w których jest przyjęte to, że jest dużo kotów w mieście, one są dokarmione, wspomagane, to one mogą być dodatkową presją drapieżniczą. Więc no to też jest taki problem z badaniami miejskimi i właśnie dlatego staramy się współpracować z osobami z zagranicy, czy to, co znajdujemy, to, co odkrywamy, jest specyficzne dla Warszawy, czy świadczy generalnie o tym, co się dzieje w miastach. Zaciekawiłem się cała ciekawa, bo wiadomo, że z nosinicami, ale nie do końca zrozumiałem. Pokazywałeś na przykład ten taki, te różne piki dla rozróżnienia, że to jest jakby populacja gąsienic w czasie, tak? Tutaj? To jest odchod, bo liczba osób, które były zbierane, tak? Masa odchodów, które udało nam się zebrać. Ale i to wiesz, czy to jest jakby dla jednego gatunku gąsienic, czy dla różnych gatunków gąsienic, czy najpewniej dla różnych. To jest taka metoda, która na przykład w Białowieży jest używana, a nie po prostu mają takie leje przy drzewach i tam wszystko spada do takich puszek z sitami i tam ładnie mogą kolekcjonować już te same puszki. My nie mieliśmy możliwości rozwieszenia tego z takiego miejsca, więc stawialiśmy takie papierowe pojemniki, zbieraliśmy co 4 dni to, co tam znaleźliśmy i później to pod mikroskopem trzeba było wszystko wybierać. Na tyle, na ile mogliśmy jakby rozmiarem rozróżnić, co to jest, to staraliśmy się, żeby to były odchody gąsienic, ale no, co do gatunku, to na pewno nie się słuchać o kukur gąsienic. Tak, to są takie, one jak takie szyszki wyglądają, jak ktoś jest bardzo zainteresowany. Mam w pokoju obok kolekcję. A jest czy sikory mają jakieś preferencje co do gąsienic? Tak, jest, to się nazywa po angielsku winter moth, po prostu to jest pędzik, przedlimek, coś takiego. To jest główny ich pokarm i no na tym też są bardzo fajne badania robione, bo to jest gatunek, który najlepiej radzi sobie na dębach. I ze względu na zmiany klimatyczne ta taka triada sikory, gąsienice, dęby jest zaburzana. Muszą tam sobie z nim teść. Ja mam pytanie odnośnie takiego przekazu kulturowego budowy gniazd. Mm-hmm. Czy na przykład wiadomo o tym, że sikora, która wychowała się w tym gnieździe, buduje gniazdo podobne, jakby też sztuczne materiały, to czy ona buduje raczej gniazdo podobne do takiego, w jakim się wychowywała, czy jakby to jest taka czysta karta i ona buduje gniazdo z tego co? Dziękuję. Na przykład z tego co za jako. To takie, o takich badaniach też nie wiem i wydaje mi się, że może ich nie być, bo to jest dosyć skomplikowane. Wiem, że były robione wstępne badania co do preferencji i kolorów. To są jakby poster na konferencji. Materiałów antropogenicznych. Tak. Wydaje mi się, że to jest coś, no to jest średni przekaz kulturowy, ponieważ one od rodziców po wylocie z gniazda uniezależniają się po około 20 dniach, więc nikt ich tak naprawdę budowy tego gniazda nie uczy, tylko no one same samice jak za rok chcą przystąpić do lęgów, to tak zwany instynkt im mówi, że czas zacząć zbierać mech, a później czas zacząć zbierać miękki materiał i układać go w konkretną strukturę, co jest samo w sobie niesamowite. Ale no tutaj też znowu byłoby bardzo trudno odróżnić środowisko od genetyki, ponieważ zazwyczaj jest to spokrewnione ze sobą osobniki są podobne do siebie środowiska. No też zdarzają się ze sporej migracji.
Jeszcze mam pytanie, a propos tego wykresu z temperaturą. Co to były tam takie te właśnie piki? W sensie, bo to, tam były takie mocne wahania i to jakieś... Którego? Taki czerwony, jakbyś to... No. O, ten. To... chętnie odmówię. To jest tak, że tutaj w, jak w sklepie mają 15 dni, to przychodzimy je zaobrączkować, zmierzyć im nogę, zważyć i właśnie wykorzystywałem tą okazję, żeby też podrzucić termometr do gniazda. I drugi montowałem pod gniazdem. Później po prostu sobie to odejmowałem w Excelu i sprawdzałem, jak wyglądają te temperatury. To było rejestrowane co 15 minut i te różnice to jest po prostu dzień i noc. Więc tutaj widzimy, że to jeden czas, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień. A w obrębie dnia to na przykład czerwice jest gniazdo, czy nie? Generalnie gniazdo jest niebezpiecznym miejscem, bo jeżeli przyjdzie tam drapieżnik, to masz tylko jeden wylot, to no, może być twój koniec, więc samice składają je, wysiadują je i przez chwilę są z pistoletami, kiedy one jeszcze nie mogą same regulować swojej temperatury, ale jak tylko trochę się opierzą, to spędzają noc gdzieś. Okej, czyli tutaj to jest pomiar tylko na te, już po wykluciu? To jest już po wykluciu. Po 15 dniach. Ja tylko tutaj byłem zainteresowany, bo często odwiedzamy te gniazda i dokładnie wiemy, kiedy te pistolety się wykluły. Więc mnie tylko interesowało, kiedy wylatują, żeby móc określić tą długość pobytu w gnieździe. I no, jeżeli wiedziałem, że przychodzę tam w dniu 15, to mogłem wtedy założyć termometr. Więc one już były takie, takie albo takie. Dobrze, jeszcze mam pytanko odnośnie właśnie tego wylatywania z gniazda. Mm-hmm. Tam pokazywałeś taki wykres w zależności też od poziomu zurbanizowania. Mm-hmm. O właśnie. To przy powierzchni nieprzypuszczalnej 0% jest dużo większe zróżnicowanie. Niektóre nawet, jak tak. widzę, spędzają czas dłużej niż na przykład tych 50%, to no, jeden punkt. Ale powiedzmy, są podobieństwa też w tym procencie powierzchni przypuszczalnej. Dlaczego to może zależeć, że jest nieprzypuszczalne? Po pierwsze, od tego, ile w ogóle mamy lęgów w danym terenie, ponieważ czym bardziej zurbanizowana jest przestrzeń, tym zazwyczaj tam tych sikor mniej znajdziemy, no co też skutkuje tym, że po prostu mam dużą próbę z terenów, które są mało zurbanizowane i mniejszą z takich, które są bardziej zurbanizowane. Tutaj starałem się wszystkimi narzędziami statystycznymi działać i sobie z tym radzić. Ale tak, no ze względu na to, że mam tą dużą próbę, to jest dużo zróżnicowanie i tak jak no, się zdarza, są tutaj te pojedyncze punkty. Właśnie lęk, który najdłużej siedział w gnieździe, jest z Campinosu, ale jednak większość jest tutaj. Okej, czyli to też były pewnie z jakichś innych obszarów, tak? Bo to na przykład zastanawiam się, czy może być na przykład efekt większej konkurencji między względami. Jest więcej, no to też po prostu ten kod pożywienia może być mniej rozdzielane na każdego sklaka, tak? Jeden z niej więcej, drugi z niej mniej, przez co w wyniku tej konkurencji może być większa. W miastach, kiedy jest mniej, powiedzmy, tych sklaków w gnieździe, to a podobna, podejrzewam, że podobna ilość, chociaż nie, pokazywałeś tam, że pokarmowo ilościowo pokazywałeś, czy nie? Czy tylko zróżnicowanie, jeśli chodzi o jakość pokarmu? Wiesz co, to są takie bardzo wstępne wyniki, jeżeli chodzi o jakość. Są badania, które mówią o tym, że sikory na przykład rzadziej odwiedzają gniazda w mieście, ale najpewniej dlatego, że dalej lecą, żeby zbierać pokarm. Jak mamy budki tam na skrzyżowaniu do pola Mokotowskiego, to widziałem, że rodzice przelatują. Nie, tak, bo właśnie to zastanawiałem z tymi zdjęciami, które też pokazywałeś, że w sklepach, które są z miasta, to są jeszcze nieopierzone i tak, dużo tak. dłużej to trwa, a mimo wszystko w tym środowisku stricte naturalnym, gdzie jest 0% zurbanizowania, niektóre jeszcze siedzą bardzo długo, tak? Też jest takiego środowiska. Tak, to też może być coś takiego,
Zdarza się, że niektóre samice same wychowują lęgi. Generalnie u sikor to jest... obydwoje rodzice zajmują się karmieniem pistlą, ale samce albo mogą mieć drugie gniazdo gdzieś obok i po prostu dzielić tą pracę, albo może się zdarzyć, że zginą i po prostu jedna samica, znaczy jeden rodzic musi karmić, co jest cięższe i może wydłużać jakby dorastanie tych pistlą. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli samica ginie, to samiec odpuszcza. Jeżeli samiec ginie, to samiec odpuszcza. W lesie jest większe niebezpieczeństwo, mimo wszystko. Jednak tak. Jak jest się sikorą, to raczej większe. Więc no to zróżnicowanie to wynika z większej próby, ale też z tego, że jednak tak zwany jest szum w danym. Czy zaobserwowałeś jakieś miejsca gniazdowania w mieście poza budkami? Tak. To u siebie na patio mam przynajmniej dwie takie szczeliny i mam nawet filmik, jak tam właśnie dwie modreszki latają i karmią. Ostatnio widziałem, jak na ścianie melnicy są właśnie sobie modreszka obklejała miejsce za rynną. Regularnie co roku gniazdują za rynną u mnie w budynku obok i wiem, że jednego roku się nie udał ten lęk, bo był taki charakterystyczny, skórkawą były zapach rozpadający się pistlem. I to też jest kwestia tego, na ile właśnie te szczeliny miejskie są dobrym środowiskiem, ale my tak naprawdę nic o nich nie wiemy. Nie wiemy, ile ich jest, jaka jest tam przeżywalność i to jest coś, co bardzo chciałbym w przyszłości zrobić, właśnie przerzucić się na te miejskie źródła. Ale zdarzają się też w takich słupkach, jakby pustych, lęgi, w skrzynkach pocztowych, w starych skrzynkach elektrycznych. Po prostu, że potencjalnie tych miejskich dróg może być więcej niż w lesie. Tak. Jest taka szansa. W ogóle w mieście jest mniejsze zróżnicowanie gatunkowe, ale są większe populacje. Jeżeli to ma sens. Mamy mniej gatunków, ale jak już są, to jest więcej. Tak, mniej osób. Tak. Ty mówisz tylko o sikorach teraz? Ja się brzmi nie chcę prezentować. Ale ja? Oczywiście. Tak, teraz mówię tylko o sikorach, bo się wyczuliłem na to, ale też jak sobie szedłem ostatnio na Stare Miasto, to pod dachówkami barbaka mam mnóstwo mazurków sobie śpiewało i wiem, że tam odbywają lęgi. Jeżyki często w szczelinach mają kawki w jakichś rynnach, dlatego też ważny jest monitoring ornitologiczny przed jakimikolwiek rewitalizacjami, żeby gość przypadnie w tych dziurach nie zamknąć.